Dobra. I to, co ja nie dam rady, to ty po prostu wypychaj, wiesz co? O kurde, jak mi się tu pryzma robi. E, młody panie, ja cię kręca. Tu wywalimy wszystko oczywiście za gospodarstwo, czyli za drogę, tak jak ludzie robią. A tutaj możesz przejechać, jeszcze to poprawić po prostu do tyłu cały czas, bo ty możesz też sterować teoretycznie. Ale jak wypchasz tak wszystko sobie za gospodarstwo... Czekaj, bo dosypiesz na 30. Chłopie, bo mnie zasypiesz mnie zaraz. Co robisz? I to do góry musisz podnosić. Bo nie będzie łapać śniegu. No i widzicie, tutaj jeżeli ja odśnieżam właśnie sobie... No, po prostu staraj się tym nawet jeździć do tyłu albo na boki to wywalać, a ja spróbuję właśnie odśnieżyć ten oto kawałeczek, bo nie wiem, czy ty nie będziesz potrzebny, wiesz? Słyszysz, co ja mówię? Słyszę. Musisz głośniej mówić, bo ten traktor jest tak głośny twój. Widzowie, czekajcie, jeszcze dźwięki troszeczkę wyciszę. Bo ten ciągnik młodego, no to jest mega głośny i po prostu mogą być delikatne problemy później, żeby jego było słychać. Co on tam mówi. Dobra, i to jest pierwszy odcinek z tak naprawdę dwóch świątecznych, bo to oglądacie w sobotę, jutro macie odcinek najprawdopodobniej z prezentami, on jeszcze nie jest nagrany, no ale będzie nagrany na 100%. Czekajcie, tutaj będzie problem, żeby to w ogóle poodśnieżać i powypychać to 30. Ja tutaj już sobie... prawie całe gospodarstwo odśnieżyłem. Wiesz co, bo ty masz dużo prościej. Patrz. No to ja wiem, że mam dużo prościej. Bo ty masz porządny traktor i masz... Ej, wtedy będziesz musiał przejechać, bo to, że ja tutaj odśnieżam, to... Powiem ci, że ja nawet nie słyszę swojego ciągnika w ogóle, tylko słyszę, jak ty tam buczysz tą szesnastką. Ale dźwięki są kozackie, no nie? Tylko takie dojazdówki sobie porobimy, później młody przejedzie, to jeszcze bardziej to poodśnieża. A, patrz, jak on to ładnie robi, no nie? U mnie... Weź, wjedź tutaj i to jeszcze popraw, bo to kurde, takie odśnieżanie to jest, powiem ci, że... Czekaj, bo ja tu jeszcze od przodu muszę skończyć. A, dobra. No i też pojedziemy dzisiaj po choineczkę do lasu. Wyciąć jakoś tego podstawową, skrócić ją troszeczkę. Mógłbyś wypchać to, wiesz. Czekaj, to ja zaraz przyjadę tamtędy, wiesz? Łogiń 30. Ale cały odcinek będzie buczeć. Cały odcinek będzie buczeć. Jeżeli chodzi o ten kawałek, no to ja bym to wszystko wypchał sobie na pole. Tu jest przynajmniej równo. To zaraz to też jakoś ogarniemy. Dobra. Ciach. Odejdź. Dobra, tylko ja lecę do tyłu. Całego gospodarstwa nie musisz, takie główne przejazdy poruch po prostu. No właśnie dlatego patrzę, tak pojadę.